Dzień dobry, nazywam się Murach Tomasz. Przyjechałem tutaj z Pruszkowa, żeby wam głosić dobrą nowinę. To znaczy, będę wam głosił o Jezusie, że zapłacił za wasze grzechy i że wstał z martwych. I że dzisiaj możesz zostać zbawiony przez swój akt decyzji. O tym, że Jezus może się stać twoim Panem. Bo nic nie da ci czekanie na szczepionkę, nic nie da ci modlitwy w kościołach, żeby ksiądz się w jakiś sposób pobłogosławił. Bo nie ma znaczenia religia, ale ma znaczenie prawdziwa wiara w prawdziwego Boga, w Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew za twoje grzechy, abyś mógł dzisiaj stać się wolnym człowiekiem, aby twoje myśli lękliwe, które masz w głowie, aby twoje emocje mogły zostać ukojone, aby mogły zostać zbawione, abyś ty mógł zostać zbawiony na wieczność i spędzić wieczność w niebie, bo to zapewnia nowe narodzenie. Mówił o tym Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Powiedział, jeśli się nie narodzisz z Bożego Ducha, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I dzisiaj możesz uwierzyć. Ziarnem wiary, które Bóg złożył ci w twoim sercu, możesz dzisiaj uwierzyć w słowa prawdy, że Jezus jest Mesjaszem, że to nie jest figurka, że to nie jest sakrament, że to nie jest Bozia na kiju. To jest prawdziwy Bóg. Bóg, który uwalnia, bo to Bóg miłości, który kocha człowieka, dał swojego Syna 2000 lat temu tam w Jerozolimie na krzyż, abyś ty dzisiaj mógł zostać zbawiony, bo tylko jest możliwe uwierzenie, bo tylko jest możliwe zbawienie przez uwierzenie w zastępczą ofiarę. Ten Jezus jest jedynym ratunkiem dla twojego życia. A więc dzisiaj uwierz w Ewangelię. Ja kilka lat do tyłu byłem nieszczęśliwym człowiekiem, miałem nieszczęśliwe małżeństwo. Urodziła mi się chora córka, zacząłem prawdziwie szukać Boga. I zacząłem czytać Biblię. I dowiedziałem się z Biblii, że Jezus wziął wszystkie moje błędy, wziął wszystkie moje grzechy na krzyż. Wziął, mało tego, wziął wszystkie choroby, abyś mógł zostać uzdrowiony. Z każdej choroby, która dzisiaj chorujesz, czy to nowotwór, czy to COVID, czy to głuchota, czy to jakieś zapalenie, Jezus powiedział, że kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni, jeśli jesteś chory. Możesz przyjść do nas, a ja cię uzdrowię. Uzdrowimy cię. Bo Jezus powiedział też, że każdy, kto w Niego wierzy, może robić to same rzeczy, co On, a nawet i większe. Wierzymy w to i to robimy. Ale przede wszystkim, możesz dzisiaj narodzić się na nowo. Możesz dzisiaj zawołać do Jezusa. Powiedz, Jezus, ja cię nie znam, ale chcę cię poznać. Ja wierzę w to, że wstałeś z martwych. Ja wierzę w to, że wziąłeś wszystkie moje grzechy na krzyż. Ja chcę, żebyś był moim... Jezus, przyjdź do mojego życia. Amen.